Większość osób myśli w kategoriach transakcji, czyli wchodzi klient i jest dla nich anonimowy, po prostu ważne, żeby ktoś kupił. I nic się później z nim nie dzieje. Na przykład kupuję na Allegro, jeszcze mi się nie... Chyba raz miałem tylko przypadek, jak kupiłem jakieś buty dla żony, czy dla jej siostry, już nie pamiętam, do kogo to były, że ktoś się skontaktował z propozycją jakichś innych butów, ale skontaktował się raz. Nie kupiłem, dalej to już się nigdy nie skontaktował. Czasami myśmy uczyli ludzi z Allegro, ale to jest ciężko im jest to przyjąć do wiadomości, że żeby używać Allegro jako sposób na pozyskiwanie klientów, a nie na sposób na generowanie transakcji. Czyli tak, czy pozyskujesz klientów, czy transakcji. I możesz powiedzieć, tylko wtedy możesz powiedzieć, że pozyskujesz klientów, jeśli masz osobną listę klientów. Wiesz, kto na twojej liście jest klientem, kto nie jest klientem i regularnie się z nim kontaktujesz. Jeżeli nie robisz tego, to znaczy, że pozyskujesz transakcje. Nawet jeżeli myślisz, że pozyskujesz klientów, to pozyskujesz tylko i wyłącznie transakcje. Pierwsza podstawowa rzecz, osobna lista klientów. Czy regularnie się komunikujesz? Czy to może być implebot? To musi być. To jest implebot. To jest implebot. Macie znajomych różnych, nie? I macie znajomych, których spotkaliście raz i którymi nigdy więcej nie rozmawialiście i macie znajomych, z którymi kontaktujecie się regularnie. I teraz macie taką sytuację. Dzwoni do was znajomy i mówi, że ma sytuację, ma potrzeby i potrzebuje pożyczyć 2000 zł. I dzwoni do was znajomy, którego spotkaliście kiedyś na jakimś szkoleniu raz i poszliście nawet na piwo i dzwoni do was znajomy, z którym widzicie się regularnie raz w tygodniu. Komu pożyczacie 2000 łatwiej, szybciej, nie? No temu, z którym się buduje. No normalne, no. No to teraz pytanie, dlaczego się nie kontaktujecie regularnie z klientami? Jeżeli tego nie robicie, no. Jeżeli nie kontaktujecie regularnie z klientami, no to po prostu sprawiacie, że on o was zapomina. Przestaniecie mieć znaczenie w jego myśle. My w głowie zawsze mamy szufladki. Dla każdej osoby mamy jakąś szufladkę. I ta szufladka jest, albo ona zanika, albo się zmniejsza z czasem, jeżeli nie jest cały czas otwierana. No, tak można by to sobie wyobrazić. Jest też coś takiego, że klienci, mówiłem, że lista klientów jest dużo więcej warta. Skąd ja to wiem?